Dzień dobry. W dzisiejszym krótkim filmiku pragnę powiedzieć parę słów o cmentarzu przykościelnym w miejscowości Olszany w gminie Rudno. Jest to bardzo stara nekropolia, która sięga swoimi dziejami XIV wieku. Jedyną pamiątką, pozostałością po tamtym okresie jest otaczający cały przykościelny teren, czyli kościół świętego Michała Archanioła oraz sam cmentarz, mur, który pochodzi właśnie z XIV wieku. Jest to ciekawa nekropolia z tego względu, że znajduje się tu znajduje się tu sporo poniemieckich nagrobków, za to w bardzo dobrym stanie, w przeciwieństwie do tego typu nekropolii położonych na Dolnym Śląsku. Ciekawostką jest grób hrabiów Aleksandra i Konrada von Balestremów, do którego właśnie podchodzimy. Byli to ostatni właściciele pałacu w niedalekim Radomiłowie. Co ciekawe, nie zostali pochowani w typowej dla arystokracji nekropolii mauzoleum rodzinnym położonym gdzieś w parku przypałacowym, tylko w oddalonym 2-3 wioski dalej, skromnym przykościelnym cmentarzu właśnie w Olszanach. Jeśli chodzi o Aleksandra hrabiego von Balestrema, można powiedzieć taką ciekawostkę, że iż był on kapitanem przybocznego pułku artylerii pruskiej i zmarł w 1937 roku. To tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.